Was, drodzy, bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek. Dla niektórych jeszcze wakacyjny poranek. Mam nadzieję, że i dla mnie to będzie wakacyjny poranek. Dobrze taki dzień rozpocząć filiżanką kawy, herbaty, jeśli wolicie. Ale myślę, że jeszcze lepiej taki dzień rozpocząć Bożym Słowem i zapraszam Was do tego. Dzisiejszy fragment czytamy z Księgi Psalmów, gdzie w 28 psalmie, w 9 wierszu takie znajdujemy słowa. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje. Paś ich, podtrzymuj na wieki. Zaś drugi fragment, którym chcemy się podzielić, to fragment wyjęty z pierwszego listu apostoła Piotra, gdzie w 2 rozdziale, 9 wierszu czytamy te słowa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Drodzy, jestem przekonany o tym i sam to niestety też wiem z własnego doświadczenia, że zdarza się, iż jesteśmy bardzo różnie określani przez innych ludzi. Różnie określani przez świat, różnie określani przez pracodawców. No tak po prostu jest. Ten świat widzi nas tak, a nie inaczej. I może warto wtedy przypomnieć sobie, albo w ogóle poznać to, kim tak naprawdę jesteśmy w Bożych oczach. Jak widzi nas Bóg. Bo to jest niesamowite, kiedy człowiek może odkryć to, kim tak naprawdę jest. Dzisiejszy fragment z pierwszego listu Piotra to jest przecież nic innego, jak przypomnienie tego fragmentu, kiedy to Izraelici pod górą Synaj słyszą te słowa. Oni byli niewolnikami w Egipcie. Pewnie tak siebie też postrzegali. Jako ludzi wartych tyle, ile jest się w stanie wycisnąć z ich pracy. Naraz otrzymują wolność, ale wolność to nie wszystko. Muszą zacząć poznawać Boga, ale też odkrywać to, kim są w Bożych oczach. My jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Dzięki Jezusowi Chrystusowi stajemy się częścią narodu wybranego, bo przecież jesteśmy wybrani do życia, wybrani do zbawienia, ale też wybrani do tego, by ogłaszać to, jak cudowne rzeczy czyni Bóg w naszym życiu. Dzisiejszy fragment to odkrywanie tego, kim jesteśmy w Bożych oczach, ale też zachęcenie do tego, byśmy tym dzielili się z innymi. To jest zachęcenie do składania świadectwa. A przecież do świadectwa nie potrzebujemy tygodni, miesięcy czy lat nauki, wielu tygodni, miesięcy czy lat przygotowań. Przecież świadectwo to nic innego, jak mówienie o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. O tym, jak Bóg wyciągnął nas z ciemności i postawił nas w swojej cudownej światłości. Każdy z nas przeżywa to na różny sposób, każdy z nas dotyka tę historię w innym miejscu swojego życia. Dlatego tak cudowne są świadectwa ludzi, bo są bardzo różne i do bardzo różnych ludzi mogą trafić. Jeśli je składamy, jeśli je ogłaszamy, jeśli wypełniamy Słowo Boże, do którego dzisiaj jesteśmy zachęceni, by nie tylko odkrywać siebie, przypominać sobie tym, kim jesteśmy w Bożych oczach, ale też by dzielić się tą cudowną wieścią, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Królem, jest Zbawicielem, jest drogą, prawdą i życiem dla każdego człowieka, dla mnie i dla innych. Żegnam Was, drodzy, na dziś, życząc Wam Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia, sił i mądrości do składania świadectwa. Zostańcie z Bogiem.